Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family. Nie wiem jak u was ta zmiana godzin, ale ja po prostu się nie mogę przystosować. Rano ciemno, po południu tak szybko ciemno, to jest dla mnie wesoły czas po prostu. Nie wiem jak tam wasze dzieciaki, u nas dzięki Bogu Mikołaj dość szybko dał się, że tak powiem, oszukać i ustabilizować, jeżeli chodzi o nowe godziny. Wiem, że to już dłuższy czas, ale w sumie jestem ciekawa, jak tam wy to wszyscy znieśliście. Nie tylko dzieci, ale wy również, bo to wstawanie rano całkowicie inaczej, wracanie z pracy, gdy już jest ciemno, więc właściwie ten dzień gdzieś przepływa między palcami. No to jest takie wesołe. Ja się zabieram za robienie obiadu. Dzisiaj będą żeberka. Kto kocha żeberka? Mały ma turbo drzemkę. Mam nadzieję, że pośpi dłużej niż 10 minut, chociaż ostatnio bywa z tym ciężko, bo stwierdza, że po prostu wystarczają mu spokojnie takie 10-minutowe drzemki. Spanie jest dla słabych, więc no wychodzi z założenia tego samego co mama. Po co spać, skoro można robić i jeszcze raz robić. Dobra, dajcie znać w komentarzu co, jak ja was zachęcam bardzo serdecznie do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, bo wiem, że tutaj wracacie często, więc będzie też dla was wygodniej, gdy zostawicie subskrypcję i dzwoneczek i będziecie dostawać powiadomienia o wszystkim. No, to ja lecę robić obiad, bo wszyscy głodni. My w dwójkę i psiusze, ale psiusze dostaną swoje. Słuchajcie, mój mąż sobie wyprał buty. I najlepiej buty suszy się po prostu w kuchni, nie? Tutaj, nie wiem co tutaj robię, no ale tak se stoją. Ale teraz zastanawiam się, kiedy mój mąż je weźmie. Sądzę, że weźmie je dopiero wtedy, kiedy będą mu potrzebne, bo gdzieś pójdzie. A tak to będę sobie tutaj leżeć, dopóki ja ich nie zabiorę. Na stówę. Na stówę. Chociaż pewnie to zobaczy i weźmie je wcześniej. Więc i tak wygrałam. Że ten najgorszy moment każdego kierowcy. Jest taki moment w roku, kiedy każdy kierowca przeklina, że ma samochód. Jest. Jest. I to jest moment, kiedy zbliża się płatność OC. Chce się już mieć to za sobą po prostu. I z pomocą przychodzi nam porównywarka Mubi. My mamy do niej specjalnego linka, dzięki któremu będziemy mieli 150 zł mniej. I wy również, oczywiście, jeśli wejdziecie poprzez tego linka, to od razu załaduje wam się bonus 150 zł mniej do ubezpieczenia. I na tej... To jest fajny bonus. Tak, to jest bardzo duży bonus. No. I na tej porównywarce możemy też sobie sprawdzić, właściwie porównać to, co teraz płaciliśmy, a ile będziemy płacić, gdy sprawdzimy to z Mubi. I my aktualnie płaciliśmy ile? 3028 zł za ubezpieczenie, bo mieliśmy OC, AC, NW i Assistance, no nie? Przepraszam, chwileczkę, przeżywam to. Ile? No tyle. Więc teraz tak, wejdziemy sobie na Mubi. Ja już sobie tutaj odpalę chwilę. Wyparłam to! No tyle, tyle. Co my mamy za samochód? Kugolinda, ty łajzo. Nawet Mikołaj po prostu nie wierzy. To mi podawaj, Martuś. I tak, i pierwsze co, jak wchodzimy na to, bonusik dla widzów kanału Enjoyment 150 zł. Super, więc lecimy. Samochód, mamy zaznaczone. Przepraszam, ale Mikołaj dostał wczoraj żyrafę i jest bardzo szczęśliwy. Co mam podawać? Dobra, przepraszam. Więc jeszcze raz. Wchodzimy na stronę i od razu mamy bonus 150 zł dla widzów kanału Enjoyment. Tutaj taki Mario. Zaznaczamy to sobie, że jest to samochód. Mamy tu od razu zaznaczone OC, AC, NW i Assistance, bo takie mieliśmy poprzednie ubezpieczenie, więc tak chcemy to porównać. Tak. Zobaczymy co z tego bez wyjdzie. Bez sensu okrajać sobie teraz, to wtedy wiecie, nie będziemy mieć porównania. Tutaj ja już przed chwilą wszystko uzupełniłem, jeśli chodzi o rocznik i tak dalej, żeby nie tracić już na to czasu, czyli mamy tutaj 2011 rok. Ford Kuga, diesel, 2 litry i to jest 4x4. To są takie wszystkie elementy oczywiście niezbędne do tego, żeby wam wyliczyć to ubezpieczenie jak najdokładniej. O, a i w ogóle jest fajnie. Teren posesji, znaczy teren, przepraszam, wracamy. Jeszcze raz wam powiem o co chodzi. No. Jest gdzie samochód. Samochód będzie najczęściej parkowany, a my ogrodziliśmy teraz w tym roku. To już sobie wybrałem teren posesji ogrodzony. No, więc mamy. Dobra, lecimy dalej i dajemy kalkuluj. Po tej kalkulacji powinno nam wyskoczyć, ile będziemy płacić. Przypominamy, płaciliśmy 3028 zł i czekamy. Nie rób podkówki. Strasznie długo.
to trwa. Ale warto może czekać. Dobra, zobaczmy. Pierwsze co nam wyskoczyło, nie wiem czy to jest najniższa oferta, ale już jest miażdżąca do tego co płaciliśmy wcześniej, bo zaznaczając OC, AC, NW i Assistance, Wiener, taka firma, proponuje nam tutaj za 1478 zł. Płaciliśmy w zeszłym roku 3000. 1400 i jeszcze dodatkowo jest bonus, ten 150 zł, dzięki czemu mamy 1328 zł. Tak? Przepraszam, jestem w szoku. Ale jeszcze to nie wiem, czy to jest najniższa. To jest bez tego. Zaraz znajdźmy jeszcze taką pełną. No właśnie, wszystkie muszą mieć pełne. O, jest następna. 1431. Więc odliczając znowu to 150 zł, to znowu mamy super. Więc to 150 zł jest przelewane przelewem po wykupieniu ubezpieczenia. Muszę zmienić trochę minę. Jestem w szoku. Także warto sobie sprawdzić, link wam dajemy poniżej, tam macie ten nasz bonus od razu. Wejdźcie sobie, zobaczcie, sprawdźcie, bo robi to niezłe wrażenie. No miażdży to, po prostu jestem lżejsza o 1000, wiecie co ja bym kupiła za 1500 zł? Ale są też oferty za 2000, jak teraz widzę, no nie? Są też oferty za 2300, no nie? Ale jak ktoś chce, zawsze może wybrać tą najtańszą po prostu. Nawet na 780. Tak, ale to jest bez AC no, i od, no ja wiem, i od, ale to... Ale sam OC i Assistance, no nie? Jeśli byśmy chcieli takie ubezpieczenie. Gdzie byśmy to ubezpieczenie poprzednio mieli? Więc powiem wam, że daję to radę, sprawdźcie sobie. A że no faktycznie, lubi ubezpieczyć, lubi, nie? No. Fajnie, bo nam się teraz kończy to ubezpieczenie. Zawsze tak na koniec roku, jakby było mało wydatków, tak. Święta, wszystko, to myśmy prezenty. Sobie jeszcze... Tak, to prezent mamy ubezpieczenie. No teraz jakby nie było, jest prezent. Idziemy trzeba Mikołaja ogarnąć, Mikołaju ty. Mikołaj no, w ogóle dzisiaj nie chce spać. Znaczy cały śpi dzień. Sobie, leży sobie w łóżeczku, ale wiecie, to trzeba już monitorować, bo jak on sobie śpi, to jest wszystko fajnie, bo wiemy, że śpi. Ja bym zasnął. Ja też bym Mikołaju zasnęła. Jakbyś mnie tak zaniosła do łóżeczka, to ja bym zasnął w łóżeczku. To ci Mikołaj powiedział. No, nie ma to jak na ślince. Nie będę go brało, bo na razie sobie ładnie siedzi w rzecz, nie? Niech sobie siedzi. Niech sobie siedzi Mikołaj, jest dobrze. Teraz będzie kolejny mleczko. My aktualnie dzielimy od mleczka do mleczka. Od mleczka do mleczka, od mleczka do mleczka, od mleczka do mleczka. Cudownie. Ale jeszcze jest ten czas... Ulubiona godzina? 6-8. Wiesz, gdzie to jest oczekiwanie na kompanię. I wtedy wiemy, że on o 8 pójdzie spać, a my mamy wolne. I zazwyczaj wykorzystujemy to na sen. Tak. No czy coś sobie obejrzymy, chociaż no. Dzisiaj wykorzystamy to na pracę, kochanie. Przypuszczam, że tak się to skończy, niestety. Jaką pracę? No ja muszę filmować. Ciemno jest. No właśnie wiem, to nie ułatwia pracy, w ogóle nie ułatwia pracy. Ja tak nie lubię tego czasu aktualnego, powiem wam. Coś masz nie tak z oczami. Taki joker. Od lampy. Od lampy. Masz rzęsy i masz, widzisz to? Lecimy dalej. Klasycznie muszę mu pokazać stópeczki. Moje stupencje. Zaraz założymy skarpety, Mikołaju. Skarpety założymy. Zaraz. Krzyś coś cały czas tutaj gmera. Słuchajcie, tak wygląda salon. Generalnie to jest nawet posprzątane, nie? Ogarnięte. Potem, no bo jak nie ja robię grajdą, to ty, kochani. U nas nie pracuję. Może być czysto. A, no to dobrze. No, zobaczcie. Ta lampka to jest brama, a ta lampka to jest, są będą światła. No nie? To będzie z takimi dwoma żarówami? Teraz, żeby ci pokazać, że się zaświeca. Aha, dobrze. No więc włączamy sobie główny, włączamy sobie tutaj zabezpieczenie przepięciowe, że jak gdyby jakieś spięcie poszło, to go wywali i nie pójdzie nam na dom. Okej. Okay. Teraz włączamy napęd. Cyk. A teraz włączamy światło na polu. Pyk. Aaaa. Tak chcemy... Prąd, co ty robisz? A dużo? Nie, no, ja wszystko... Co? Po co tam dotykasz? To przenieść? Zwariowałaś, przecież tu kable wszędzie wystają. Ja się przyzwyczaiłam, że ja wszystko mam na baterię. Żeby mnie nie pokopało. Ale jakbym zrobiła spięcie, to powinnam przetestować, czy się wszystko wywali i nie pójdzie na dom. No durna. No to... Coś cię mogło kopnąć? A mało razy mnie kopło? Ach tak, 220 cię kiedyś kopło. A co by mi się stało? Myślisz, że popsułby mi się aparat? Go trzymam? Narzędzie pracy bym popsuła. Co panie robią? Dawaj zabawkę. Gdzie jest zabawka? Poproszę. Teraz mi odda zabawkę. No?
Wzięły sobie twoją zabawkę, Mikołaj. Wiedziałeś o tym? Chyba nie. Mikiś. Kuk-kuk. Oj! Kurde, spadło nam. Krótca, krótca. O kulcaki. Ojej, znowu spadło. Ojej, Miki, ojej. Co zrobiłeś? Włączyłem kawę zamiast cappuccino. Fajnie, że to ogarnąłem, ale zajebiście. Ja się cieszę. Teraz wystarczy mi podłączyć kable tam na polu, poprzykręcać to, bo już mam to połączone, tak jak powinno być. Będzie super. Dariusz, ale wiesz, że to nie jest twoja zabawka? Jedno zabrałeś się Mikołajowi i wystarczy. Daleniu. Ona do ciebie woła, co? Ta zabawka, Dalia? Ta. A Mikołaj obserwuje, czy ty mu nie zabierasz zabawki. Ja też. Łobuzie, masz cały koszyk z zabawkami, tam stoi. Idź po zabawkę. Proszę. Profeska, mężu mój. Nie, tylko tu już było wyłamane, a tu nie daje nic. Bo nie a czemu było wyłamane? No, bo było już wyłamane jako miejsce na jeszcze jeden. To był już to taki... No myślałem, że... Myślałem, że włożyć taki bez... Który nic nie robi. Zróbmy tak, lepiej to będzie wyglądać, woda się tam nie... Nie, bo to jest już czeleczka, to jest IP65. To znaczy, że to jest wodoszczelne. Tak, ja zamawiałam. O, Krzyś mi linka podesłał, ale ja zamawiałam, także jakiś tam tego wszystkiego też mam zasługę, prawda, Daleniusz? Prawda. No popatrz, nie gdzie zajebiście. Pięknie, kochanie, jestem z ciebie dumna. Mikołaj też. Jesteś dumny z taty? Tata zrobił takie rzeczy skomplikowane. Tak? Takie skomplikowane rzeczy zrobił. Kto się do mnie uśmiechnie? Halo, Mikiś!